Punkt 13, Rady Europejskiej zadała tutaj pytanie o dalszej prawidłowości realizacji procesu dydaktycznego ze społecznym obliczeń w YouTube. Chcę sobie powiedzieć, że problem polega na tym, że pani dyrektor z kampanii finansowej nie uwzględniła finansowania w pewnym zakresie nauki jazdy. W związku z tym powstał problem z finansowaniem tej nauki i również zatrudnienia odpowiednich osób z odpowiednimi kwalifikacjami. Rozwiązanie na razie jest takie, że jest przesunięcie środków w ramach istniejącego budżetu z wynagrodzeń pracowniczych na umowy zlecenia i zostaną zatrudnione osoby, ponieważ tam jest kwestia czasu, kiedy muszą być przeprowadzone, kiedy musi być tam przeprowadzona do nauka jazdy, po to, żeby w odpowiednim czasie zdać, uczniowie mogli zdać egzaminy i uzyskać prawo jazdy. Natomiast w perspektywie, jeśli powiedzmy, byłaby możliwość uzyskiwania dochodów własnych przez szkołę, to wtedy nie dokonywalibyśmy jakichś korek zasadniczych budżetu, przesunięć powiedzmy środków z rezerw. A jeśli taka sytuacja nie powstanie, no to wtedy czy to przekazanie wolnych środków z ubiegłego roku, czy też powiedzmy pojawiających się innych środków do budżetu powiatu, będziemy ewentualnie te środki uzupełniać. Będzie dzisiejszy ten problem w ten sposób rozwiązany. Jeśli chodzi o